Hej, nasze gwiazdki. No i co? Poszły nasze gwiazdki. No to wybij, babusia. Ma nowe. I poszły. Na 12 godzin. No nie ma. Kurczę, molek. Ach. No takiego psikusa to już dawno mi Zyzio nie zrobił. To raczej było na odwrót. On słyszał mój głos, to przylatywał. A teraz co? Słyszy głos i ucieka? Zyzio, kicia! Juniek! Kiciulek! No masz. Uciekały mi. O, jest jeden. To niunia jest. Ona jest mniejsza i szczuplejsza. Gdzie masz Zyzia? Gdzie twój braciszek jest, co? Gdzie jest? No, zadowolona. Leci. O, i Zyzio chyba poleciał tam na oddział numer 5 do pana Tadzia. O, lampy się zapaliły. W pocianówce świeci. Która? 18:50. No, coraz szybciej. O, jest. Znalazł się łobuziak. Jeden. Ty, urwisz połciu. Podobał im się ogród Miciurina i tu w ogrodzie biegają. No, bo tu jest trawka taka wykoszona, ładnie. No, mięciutko, takie dywaniki. To można biegać, hasać. Kwiatki są, można powąchać. O, bryknął. Bryknął. No, wiecie, co znaczy bryknął? Co znaczy podskoczyć do góry i nóżkami, tak jak konie kopią. A się mówi bryknął, brykają. A. I co? Idziemy do pokoju? Co? Ty idziesz? Idziesz ze mną? Czy nie? Wolisz pobiegać? Za bardzo nie daje się. Jak się cieszę bieganiem. No tak, ale tylko dwa są. A resztę w bocianówce. No, tam misia bryka w bocianówce cały czas. Ho, ho, ho. Niesamowicie misia bryka. No ale w tym tygodniu pan Zygmunt ją zabierze. Zabierze ją tam na wieś do siebie, bo tam wnusia przyjeżdża. Chce, żeby wnusia miała się czym bawić. No tak. Usiądę trochę. Posiedzę, popatrzę. Może jeszcze sfilmuję. Na razie specjalnie się nie dzieje. Akcja. Julcia, chodź. Chodź tu do mnie na kolana. Chodź, Juńka. No ta Julcia się teraz tak jakby wyciszyła i wycofała. Tak prycha na te maluchy, na Zyzia.
Ale może teraz jak... O, Zysio przyszedł do mnie. Ale może teraz jak... Zobaczy, że Zysio jest częściej z nami. O! Zobaczcie, kto przyleciał. Sam Misz Klakier przyleciał. Proszę. A skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Co? Kto ci powiedział? Po głosie usłyszałeś, tak? I żeś przyleciał. No to ich tu więcej chyba przyleci. Jak po sznurku. Zaczną się zbiegać. A Miciurin idzie? Czy kto to idzie? Chyba Miciurin, zanim ciotka poleciała. A, już wiem. Miciurin wziął wiaderko z karmą i idzie tam do Feliksa bandy tam je nakarmić. A ciotka poleciała za nim. Poleciała ciotka za nim. O, widzicie? Nie mam ciotki już. Podprowadził mi Miciurin. No. No, personel się zmienia, widzicie? No, ostatnie pogawędki przed rozstaniem. No i na zmianie będą nocnej dwie osoby. Opiekunka i pokojowa, te po prawej stronie. Ta wyższa i ta niższa. A ze zmiany schodzi opiekun. Jeszcze chyba dwie osoby. A opiekunka pani, no nie będę imiona mówił. Jeszcze jakaś pokojowa. No. Niedobrze jak na zmianie są same kobiety, to znaczy dobrze jak są, ale niedobrze jak się coś dzieje. Jak jakiś mieszkaniec zaczyna dostawać zaburzeń. No to w ten czas, kochani, dziewczyny mają Pietra. No ale nie są same, bo w razie tam jakaś mniejsza taka potrzeba męskiej ręki, to dzwonią na bramę i przyjdzie ochroniarz. A jeżeli to nie pomaga, to mają taki przywoływacz przy sobie i on później drogą radiową łączy się z ochroniarzami w Trzebiatowie, którzy sprawują ochronę nad różnymi obiektami. I w ten czas ci w czarnych kamizelach, w całych tych uniformach, z kajdankami, z gazami i tam jeszcze paralizatorami przyjeżdżają. I tam delikwenta, jak trzeba, to go uciszają. I dezolatki go pomagają zamknąć. Przy czym z izolatką, kochani, to nie jest tak sprawa prosta, że a jest, bach, wkładamy faceta, zamykamy, spokój. Nie. Jest monitoring, dwie kamery w izolatce i procedura jest taka, że opiekun musi założyć kartę izolacji, ale zanim założy, to musi być przyzwolenie lekarza dyżurnego w Gryficach, psychiatry, który przychyla się lub nie przychyla, a on z kolei ma obowiązek zgłosić do Szczecina tam, do Urzędu Wojewódzkiego czy Marszałkowskiego, że taki delikwent jest tu i tu izolowany. No to tak procedura tego wymaga, ale życie jest życiem. Czasami się tam przymyka gościa.
żeby go wystraszyć, żeby się uspokoił. Przy czym teraz to już tak uważają, ale jak ja tu przyszedłem, o, to kochani, zamykali za byle co. No oczywiście żadnej tam karty izolacji nie było zakładane, nikt nigdzie nie dzwonił. Już taki drastyczny przypadek, który ja nagłośniłem, zrobiłem awanturę. To było z mieszkańcem, nieżyjącym już, który miał, no dostał paczkę chyba. I tam miał między innymi czekolady. No i te czekolady poprosił, żeby mu schowano do lodówki. A, idzie wesoła ciotka. A gdzie Miczurin? Zostawiłaś Miczurina? No i schowali mu do tej lodówki. No i on o co jakiś czas tam prosił o tą czekoladę, żeby mu opiekunka dała. Była jakaś taka na zmianie wredna opiekunka. On taki spokojny, cichy. Pani mi da czekoladę. A ta go przeganiała. No ale Heniu nie poszedł, tylko znowu pani mi da tą czekoladę. A ta znowu go goni. I go tak przegoniła któryś tam razem. Chłopak aż się popłakał. A ta z kolei wkurzona, że on taki uparty chce koniecznie tą czekoladę. I go zamknęła do izolatki. No ja się o tym dowiedziałem, zorientowałem. Zrobiłem awanturę, aferę. Także to do dyrekcji doszło. Także były tam jakieś z tego później konsekwencje. No. Nadużycie. Także później już wiedzieli, że Jóźwik tam pilnuje i donosi do dyrekcji. Już się bali. Także się to uspokoiło. A teraz jest raczej w porządku. Teraz to czasami jest tak, że owszem, do izolatki tam wstawią, ale drzwi nie są zaryglowane, więc nie jest to izolacja, drzwi są otwarte. Tylko sama świadomość, że to jest ten izolatka i tak dalej, działa na niektórych tak, że się uspokajają. No, w izolatce to różne ciekawe rzeczy się dzieją. Tam chyba z 2 czy 3 razy było, że podpalił kołdrę, poduszkę. Nie wiem, czy mówiłem. Był taki jeden kryminalista. Tam go rozebrali, wszystko posprawdzali, a później się okazało, że on podpalił. No. Bo zapalniczkę w odbycie schował. Byli przekonani, że nic nie ma. No niektórzy potrafią walić w te drzwi, a te drzwi tam mają chyba z 8 cm drewniane, jeszcze po niemieckie. 121 lat mają, ale się trzymają oryginalne. Albo w tą siatkę osłaniającą okno też tam walą, trzepią, że aż słychać. No ja jestem na pierwszym piętrze, to jakoś tak mniej. Jak to w życiu. No tak. Trochę się rozgadałem. Zysio, idziemy do pokoju.
Chodź, Zyziulku, pójdziemy. No, Julcia też czeka na mnie, ona pójdzie, jak ja będę szedł. Chodź, Zyziu, idziemy, bo nie będę tu siedział. O, wesoła ciotka. Wesoła ciotka to... Ona raczej siedzi na dworze. O, Zyzio, idziemy do pokoju. Ja chcę już iść do pokoju. O. Ja wiem, że twoje rodzeństwo biega. Ty chcesz biegać? Chcesz biegać? No nie chcę, widzicie? No nie chcę. Woli biegać. O, i znowu podskakuje, podryguje. A co, Niunia, ty pójdziesz ze mną do pokoju, co? Dawaj tą antenkę. A, proszę. Widzicie? Nie ucieka. Jezus, wszystkie się jakieś takie porobiły teraz, że normalnie na ręce. Mało tego, kochani. Jak ja idę, to potrafią wszystkie trzy iść za mną i na korytarz. Mimo, że ludzie są. Personel. Gdzie tam? Antenki w górze i dawaj na oddział. Jakby tego jeszcze było mało, to klakier tak samo też się pcha na oddział. No siedzą, zostały tam. Podskakują. Tak, światło się świeci. No, jak małe dzieci. Pod lampami. No zobaczymy. Zawołam, czy któreś przylecą, czy nie. Zyzio, idziesz? Zyzio, chodź. Zyzio, chodź, idziemy. Klakier pierwszy przyleciał. Zyzio, chodź. Gdzie tam? No zobaczcie. Rodzeństwo jest. Wesoła ciotka. No. Chodź, Zyzio. Ciekawe, czy pójdą. No, chciałbym, żeby on sam wchodził korytarzem za mną i w ten sposób, żeby sobie, jak ja to mówię, mapował teren. Zyzio, chodź! O, ciotka powiedziała. Zyziulek, chodź, idziemy. Chodź, Kicia. O, przyleciały. Ale które przyjdą teraz tu? O, jest któryś, tylko nie wiem, który. Który to wleciał mi? O, następny lecą. Ale to nie jest Zyzie. Można wejść? Chodź, chodź. Chodź. Tu Zyzio mi wleciał? Nie, nie szło. To gdzie on poleciał? No tutaj. Nie, no to jest jeden, a drugi. A do izolatki chyba wleciał. Oczywiście. W izolatce jest Zyzio. O, to jest izolatka. No. O, wesoła ciotka. Ty zostajesz na dworze. Zyzio, idziemy, chodź. Chodź na górę. Chodź. Zyziulek, chodź, do izolatki wleca, w las. Zyzio, chodź, Kicia. Zyzio, chodź. Zyzio, chodź, Kicia. On chyba chce nasrać. O, nie się będzie sprzątał. No już widać, że ze wsi. No to, co to może się chcesz? Zaraz tak, brzydko. Kicia, chodź. Chodź, idziemy. Zyzio, chodź, idziemy. Chodź. Dawaj, idziemy. Chodź. Chodź, tylko. Wszędzie chodzisz, tylko. Chodź, idziemy do pokoju. Wezmę cię w ręce, bo ja nie dojdę. Będziesz tu latał, będziesz zwiedzał wszystkie pokoje. Taki to turysta z ciebie. No. No. Gdzie
Chodź. Idziemy. Dziś idziemy. Zobacz, tam byłeś na dworze, widzisz? Tam byłeś. O, idziemy tutaj. Zaraz puszczę cię na korytarzu. Jak cię puszczę na półpiętrze, to mi wrócisz. No, dawaj. Idziemy. O, tu już zna trasę. Już trasę zna. O, widzicie? Już wie. No. Jesteśmy. Muszę porządki porobić. Tak. Lomkowi wejdź na głowę. Się Lomek ucieszy. A widzicie? Tu jest kuwetka. No. Tutaj Zyzio ma swój domek. W razie czego chcesz spać, to śpi w domku. Albo u mnie w nogach. Tu jest Julci domek. Jak Julcia przychodzi gdzieś koło 10:00. No, opa. To ona. Aż te drzwi. Okno się mi. Mikro uchył. O, dobra. Zrobił, dobra. No. Romeo tutaj będzie spał. Kot włożyłem do kuwety. Także tam będzie spał. No a teraz Zyzio chodzi. Zwiedza. Kursuje. Dobra. To będziemy kończyć ten odcinek. No tak, zbieram nakrętki dla wnuczki pana Zygmunta. Ten mi tam do zabawy wyrzucił na ziemię. No. No co? Opa. Muszę go do kuwety jeszcze wstawić, żeby zobaczył. Tu masz kuwetkę, zobacz. Widzisz? Jaka duża. Jest ładna. Bardzo ładna. A szuka tej nakrętki, co zrzucił. Tej nakrętki szuka. No dobra.